Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z panią burmistrz Anną Grygierak, burmistrz gminy Strumień. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem na początku zapytać o stosunkowo niedawną inicjatywę. Wspólnie z powiatem pszczyńskim zaplanowaliście stworzenie projektu ścieżki rowerowej łączącej powiaty cieszyński i pszczyński. Na ile jest to pierwszy dopiero krok w kierunku tej inwestycji, no bo wiadomo, że jest to droga wojewódzka i będą potrzebne tam dosyć duże środki finansowe. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że już się dzieje dość sporo w tym temacie. Mianowicie powiat pszczyński, miasto Pszczyna realizuje pierwszy etap, więc tak naprawdę jadąc w tej chwili do Pszczyny widzimy trwające prace przy drodze wojewódzkiej. A porozumienie, które zostało ostatnio podpisane z 4 samorządami, powoduje, że będą te prace kontynuowane i obejmą również teren powiatu cieszyńskiego, no i tutaj chodzi o gminę Strumień. Czyli etap, który był zaplanowany do realizacji, który w tej chwili jest rozpoczęty, był planowany tylko na części tutaj miasta, gminy Pszczyna i terenu powiatu pszczyńskiego. To porozumienie pozwala na to, że zakres tego zadania będzie kontynuowany. Porozumienie obejmuje zabezpieczenie środków na koszty związane z dokumentacją, która jest niezbędna do tego, żeby starać się o środki na realizację tego przedsięwzięcia. I tutaj jest to zadanie zaplanowane, sama realizacja dokumentacji zaplanowana na 2 lata, czyli 2-2-2-3. No i wtedy w momencie, kiedy będziemy mieć wszystkie uzgodnienia, wszystkie pozwolenia, będzie realizowany następny zakres. Docelowo chodzi o to, żeby skomunikować Strumień z Pszczyną, no i wzdłuż tej drogi po prostu wojewódzkiej na całej długości byłaby ta ścieżka. Inicjatywa ta wydaje się być bardzo ponadregionalną i wydaje się, że wasza gmina prowadzi bardzo dużo projektów współpracy nie tylko z polskimi, ale też czeskimi gminami. Mam tu na myśli Rabcze, Petrzwald, znaczy mówię też o słowackich gminach. Na ile ta współpraca z innymi samorządami jest dla was inspirująca, jeśli chodzi o pracę waszej gminy? Jakie doświadczenia wynosicie z tych różnych porozumień, współpracy? Generalnie ja jestem wspólnie z Radą Miejską nastawiona na szeroką współpracę. Ta współpraca ma nie tylko wymiar taki realny w typu realizacja wspólnych inwestycji, ale również taki pod kątem organizacyjnym, pod kątem przejmowania czy współpracy, jeżeli chodzi o też realizację takich dobrych praktyk. Współpracujemy nie tylko z gminami z zagranicy, czyli z gminami czeskimi, słowackimi, bo to realizujemy od wielu, wielu lat, ale również jesteśmy nastawieni na szerszą współpracę z innymi samorządami. Uważam, że rozwój gminy Strumień jest uzależniony tak naprawdę od współpracy z naszymi sąsiadami, nie tylko za granicą, ale również i tutaj, że na gminę trzeba popatrzeć kompleksowo i pod kątem uzupełniania się z ofertą, jeżeli chodzi o sąsiadów. Między innymi dlatego jest też ta ścieżka, bo ona pozwoli na poszerzenie oferty pod kątem turystycznym, poszerzenia tutaj pewnej bazy. Dość duże zainteresowanie jest już firm, które chcą tutaj inwestować pod kątem turystyki, no bo nie ukrywajmy, że docelowo też są podejmowane działania, jeżeli chodzi o tą ścieżkę, że ma być tutaj skomunikowana pod kątem Małopolski. Także to tak naprawdę otwiera nam dostęp do wiele szerszej oferty. Jeżeli chodzi o naszych przyjaciół, to wspólnie realizowaliśmy wiele projektów. No w tej chwili niedawno otwieraliśmy z naszymi przyjaciółmi z Czech wspólny projekt, trakt w Drogomyślu, ale można takich projektów wyliczyć bardzo wiele, między innymi rewitalizacja części parku w Strumieniu, powstanie tężni solankowej w Drogomyślu, trakt w Drogomyślu, siłownia na świeżym powietrzu w Pruchnej, no i w Strumieniu również działania, które były realizowane pod kątem wzbogacenia oferty tutaj hali sportowej, poszerzenia oferty MGOK-u, no to tutaj tych projektów, takich transgranicznych naprawdę jest sporo. Zresztą miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, Ratusz w Strumieniu, tu były realizowane 2 projekty z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji. Pierwszy etap to była modernizacja piwnic ratusza zaadaptowanych na galerie. Drugi etap to między innymi rewitalizacja tutaj i modernizacja przestrzeni wokół, ale też tej sali, w której się znajdujemy.
No i na zewnątrz cały kwestia odnowienia ratusza, czyli generalnie ratusz został wyremontowany od piwnic po wieżę, no i tak naprawdę jest nie tylko miejscem, gdzie kojarzony był tylko z administracją, ale również dzięki temu te przestrzenie są takie bardziej prospołeczne i wiele ciekawych rzeczy się tutaj może dziać. Niedawno poseł wybrany w naszym regionie Przemysław Koperski wysłał pismo do Ministerstwa Kultury w sprawie utworzenia takiej ścieżki edukacyjnej wzdłuż słupów granicznych oddzielających historycznie Śląsk Cieszyński od Górnego Śląska w czasach powstań śląskich. Czy w gminie też kiedyś planowaliście podobną inicjatywę, czy jest to zupełnie jakieś nowe przedsięwzięcie i w jaki sposób, jaki jest wasz stosunek do tego pomysłu? Pomysł nie jest nowy, dlatego że my wiemy, gdzie te kamienie graniczne się znajdują i tutaj jeszcze kilka lat temu były podejmowane takie działania, między innymi przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, gdzie był bardzo fajny projekt organizowany właśnie taki przypominający w ogóle kwestie przebiegu granic, kwestie właśnie tego, że są takie miejsca. Z tego tytułu powstała również ulotka, a my również promując możliwości ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe, to są jest przygotowana taka informacja, gdzie można po prostu ten punkt zobaczyć. Także one już tak w pewien sposób funkcjonują w tej przestrzeni. My wiemy i tutaj mieszkańcy, ale też osoby z zewnątrz wiedzą po prostu o tych punktach. Czy one się generalnie cieszą dużym zainteresowaniem. Natomiast o tyle jest ciekawa ta inicjatywa ze strony pana posła, że w tym momencie myślę, że no można by było zidentyfikować wszystkie, bo to są miejsca nie tylko na terenie gminy Strumień, gminy Pawłowice, ale myślę, że też innych samorządów. Może by mogła powstać jakaś fajna oferta, czy piesza, czy rowerowa, dotycząca po prostu sprawdzenia, gdzie one są, znalezienia tych punktów. Natomiast, no i też mam nadzieję, że może się znajdą jakieś środki z tego tytułu na tak jakby zabezpieczenie tych kamieni granicznych, bo to, że one są, że one po prostu w tej przestrzeni funkcjonują, ale no generalnie to są już obiekty, które też trzeba było po prostu o to w odpowiedni sposób zadbać. Rozmawiamy pod koniec października. W większości gmin w Strumieniu zapewne też trwają prace dotyczące projektu budżetu przyszłorocznego. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ta tegoroczna pandemia wpłynęła na budżet na 2022 rok i na ile jest, o ile te doświadczenia ubiegłoroczne zaprocentowały w tym roku? Generalnie, jeżeli chodzi o pandemię, to myślę, że tak największe takie oddziaływanie jednak miała ona dla nas w roku 2020 i 2021, dlatego że wtedy podejmowaliśmy szereg decyzji dotyczących między innymi wsparcia tutaj naszych przedsiębiorców. No i też do końca nie wiedzieliśmy, jakie tutaj będzie miało to odbicie, jeżeli chodzi o dochody. Też obawialiśmy się, że tutaj po prostu no też musieliśmy zabezpieczyć pod kątem różnych środków dezynfekcji i tutaj też powiedzmy część takich osób, które prowadzą działalność gospodarczą, nie mogły jej kontynuować. No także to był taki najtrudniejszy moment, natomiast w tej chwili bardziej skupiamy się na tym, no jak pewne decyzje tutaj będą miały przełożenie na budżet, to znaczy kwota wolna od podatku, czy tutaj po prostu jakie będziemy mieli dochody z CIT-u i PIT-u. Mówi się o pewnej rekompensacie, więc tak naprawdę tutaj jesteśmy na etapie zbierania tych różnych informacji, symulacji. No i tutaj po prostu tak naprawdę no, będziemy musieli to wszystko pospinać. Za każdy budżet jest inny, każdy budżet jest wyjątkowy, dlatego że tutaj wiadomo, że z jednej strony są oczekiwania ze strony mieszkańców, radnych w kierunku realizacji pewnych przedsięwzięć, natomiast z drugiej strony też jest kwestia zbilansowania tego z możliwościami gminy. No też czekamy na rozstrzygnięcie programu Polski Ład, bo mamy tam poskładane wnioski, więc to też będzie miało duże znaczenie pod kątem przyszłorocznego budżetu. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji, to też w tym roku rozpoczęte są pewne inwestycje, które będą kontynuowane w roku przyszłym.
Generalnie no, tutaj cały czas to jest taka praca, gdzie no, no, trzeba myśleć, dostosowywać się do tego, co nam czas przyniesie, no i reagować w miarę możliwości. Także tutaj uchwalenie budżetu to jest jedno, natomiast w naszej gminie wspólnie z Radą również reagujemy na sytuację w ciągu roku i często jest tak, że są podejmowane uchwały dotyczące zmiany budżetu w momencie, kiedy się pojawiają pewne możliwości pozyskania dodatkowych środków, czy ewentualnie wychodzą potrzeby związane z pewnymi przesunięciami, bo kwestia rozstrzygnięć przetargu też na to ma wpływ. Chciałem jeszcze na sam koniec zapytać, bo gmina Strumień jest bardzo różnorodna. Jest zabytkowe, takie miejskie centrum, no i bardzo dużo sołectw typowo wiejskich. I taką instytucją, która bardzo spina tą gminę, jest Fundusz Sołecki. Z tego, co publikowaliście na stronach Urzędu Miejskiego, no to te spotkania są bardzo żywiołowe i bardzo takie cieszą się dużą popularnością. Czy widać w nich jakąś taką wspólnotę gminy, mieszkańców gminy? Czy widać jakieś dysproporcje pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw? Powiem tak, że ustawa o funduszu sołeckim spowodowała i podjęcie uchwały o tym, że on jest realizowany na terenie naszej gminy, spowodowała większe zainteresowanie mieszkańców zebraniami wiejskimi. I tak naprawdę w trakcie tych zebrań no jest ożywiona dyskusja. Wiele osób, które do tej pory były mniej zainteresowane tą przestrzenią taką społeczną, zaczyna się aktywizować i interesować tymi możliwościami. I tutaj po prostu to jest taka bardzo duża wartość tego dodana. No, z roku na rok tych środków jest mniej, bo generalnie pod kątem zwrotu ze strony budżetu państwa, bo im więcej samorządów o to korzysta, pula jest ogólna, jest informacja o tej puli z wyprzedzeniem, więc im więcej wniosków jest, tym mniej potem jest do podziału, bo jest więcej chętnych. Natomiast generalnie Fundusz Sołecki z roku na rok dla mieszkańców jest większy, bo jak się zwiększają dochody gminy, no to automatycznie tam jest taki wzór specjalny podstawiany, więc i ta wysokość tego funduszu jest podobna. Ja od lat tutaj wspólnie z radnymi staramy się równoważyć budżet i jeżeli się w danej miejscowości jednego roku zrobi coś więcej, no to w przyszłym roku gdzie indziej, więc tutaj nie ma jakichś takich dysproporcji, żeby tutaj mówić o jakichś takich sytuacjach, że gdzieś tam coś się nie dzieje. Wszędzie jest wiele działań podejmowanych. Natomiast u nas jest taka wyjątkowa chyba sytuacja, że oprócz miasta są sołectwa i wszystkie sołectwa mają tutaj takie mocne, również wiadomo, swoje potrzeby, ale też mają swój charakter i tutaj ta wspólnota, która tam jest, czyli tutaj i radni, i rady sołeckie, no zabiegają o różne dodatkowe działania. Także oprócz tego funduszu sołeckiego były też podejmowane wnioski składane do inicjatywy sołeckiej, do Urzędu Marszałkowskiego. Udało się też takie granty pozyskać, także wiele się dzieje też takich innych działań oddolnych. Więc myślę, że tak samo jak teraz, jeżeli już planujemy budżet na rok przyszły, że uda nam się to wszystko tak poukładać, żeby każdy czuł się zaopiekowany. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani burmistrz Anna Grygierek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.